Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Vice, witam już w kolejnym odcinku Zainerept, tutaj ma o tym Moment Paris, no tak jest. No i cóż, mamy odcinek 50, odcinek specjalowy, odcinek godzinny, jak pewnie widzicie. No i cóż, na samym początku muszę was ostrzec, że słyszycie pewnie po moim głosie, jestem jeszcze troszeczkę chory, więc cóż, odcinek ogólnie miał się pojawić wcześniej, ale zamiast tego, że byłem chory i mój głos jeszcze wcześniej był o wiele gorszy, no to nie miałem jak w stanie nagrać filmu tego. Więc cóż, jeżeli w tym filmie będę smarkał, nie wiem, kloca robił na krześle czy coś w ogóle innego, no to wybaczcie za to, no po prostu jestem chory, ale chcemy jak dla was jak najszybciej nagrać ten odcinek, ponieważ no to niedługo święta, upojenie będzie pewne i Weiser nie będzie w stanie dla was filmów nagrać, więc muszę wcześniej przed świętami dla was film nagrać godzinny, no bo później no nie dam rada, że do samego Sylwestra, a po Sylwestrze jeszcze tydzień, no nie dam rady wtedy, no jeszcze tydzień po Sylwestrze będę nietrzeźwy, więc trudno się mówi. Dobra, więc cóż, jesteśmy przy mieście Kuro. Zaraz tutaj sobie damy garnizon. No i tak, w tym odcinku będziemy atakować zamek Nelak, później Riwaczek. Najpierw atakujemy z Wagierów, najpierw zajmujemy półwysep, raczej nie półwysep, tylko ziemię należącą do Wagierów przy plaży. Zajmiemy im zamek Nelak, Riwaczek i dopiero później skupimy się na Kudan. Chociaż jeszcze wiecie co, najpierw zaatakujemy zamek Slesk. Najpierw jeszcze zamek Sles zaatakujemy i dopiero później ruszymy na zamek Nelak. Myślę, że tak będzie najrozsądniej. Ale dobra, no cóż, na samym początku musimy sobie rozdać troszeczkę doświadczenia wśród naszych ludzi, więc zróbmy to. Wiecie co ja wam muszę powiedzieć? Najgorsze jest to, że gardło mnie trochę boli, a ja picia nie mam. I nie wiem, czy ja przez ten godzinny odcinek wytrzymam. No ale cóż, zrobię jakby co cięcie. Dobra, no to cóż, z góry czekajcie, czy ja tutaj jeszcze mogę... Nie mogę, dobra. No cóż, zarządzajmy garnizonem, no i w takim razie ustalmy tutaj wszelką liczbę jednostek i wszelkie klasy jednostek, jakie tutaj będą broniły naszego miasta. Więc cóż, na samym początku dajmy sobie oczywiście tych więźniów, których pozyskaliśmy z tego miasta. Widzę, że tutaj są jednostki niektóre całkiem okej, więc będą akurat się nadać do obrony, na przykład ci łucznicy będą całkiem przydatni. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś wam to szczególnie nie przeszkadza, że mam zmieniony głos przez katar. No bo po prostu chciałem jak najwcześniej dla was film z Motoblade'a nagrać, no bo no jak już mówiłem, ani ja czasu nie będę miał później, żeby nagrać wam film, a zresztą godzinny odcinek to będzie mi się dość długo renderował, więc no chciałem jak dla was po prostu jak najwcześniej nagrać ten film, żebyście mieli go na czas. Dobra, czekajcie, ile tutaj już ludzi daliśmy? Tak, myślę, że będę chciał 150 osób. 150 ludzi zostać w tym mieście. Jeżeli tutaj oczywiście Wagierowie będą chcieli nam to zająć, no to przyjdziemy z ocieczą. Nasza kampania wojenna jest potężna, więc powinno być w miarę okej. Dobra. O mój Boże, nie mogę się skupić. Zarządzaj garnizonem, dobra. No to jeszcze musimy 100 ludzi tutaj wstawić, okej. Jeszcze setka ludzi. Zaraz też pójdziemy do tawerny i weźmiemy, posprzedajmy naszych więźniów, których mamy, no bo pieniążki muszą być, no naprawdę mamy tyle tych pieniędzy, że możemy się w nich kąpać, ale trzeba mieć jeszcze więcej, trzeba być chciwym na hajs. Dobra, okej, zostało nam 360 ludzi w oddziale i teraz pytanie, czy my tutaj ilu jest? 78, no to wiecie co musimy zrobić, tak o, wstawimy tutaj jeszcze jednostki Perizno. Jednostki piechoty, to będzie całkiem okej, bo będą tutaj myślę, że dobrze bronić, skoro piechota. 172, okej, dobra, myślę, że taki garnizon możemy sobie zostawić. Mamy jeszcze 264 ludzi do dyspozycji. Jeżeli nam armii zabraknie, to oczywiście wrócimy się do zamku Czelbek. Z zamku Czelbek pozyskamy znowu kolejne jednostki, będziemy mogli dalej tutaj wojować na froncie z Wagierami. Więc cóż, w takim razie lecimy do zamku Slesk. Czekajcie. A tutaj są lordowie, więc cóż, przy okazji może ich zatkujemy, tylko nie wiem, czy... No, oni uciekną, ale ten jegomość zostanie złapany. Fuck yes! Dobra, sporo mnie usłyszysz. Okej. Dobra, poddaj się lub giń. Bojar Marmun. O, to jakiś islamista, półchińczyk. To cholera go wie, co to jest. Od razu atakujemy. 1007 do 120. No, chłop po prostu jest tutaj zmieciony. Dobra, niech się wszystko czyta. A, i ci co nie wiedzą, bo nie wszyscy oglądają mnie serię z Fallouta, czy też i z... co jeszcze nagrywam? Fallouta i... no na razie tylko Fallouta. bo wiem, że tutaj spora część moich widzów ogląda tylko Motoblade'a. No to zobaczyłem się w nowy program do nagrywania. I pewnie jak widzicie,
płynność obracania kamery jest o wiele lepsza, ponieważ ten program jest wydajniejszy. Nagrałem teraz program Miris Action, jeżeli ktoś by był ciekawy. I sprawuje się całkiem ok, bo jeszcze przekazuję tutaj. O, wow, jak mi ciechnął. Mam tutaj licznik, więc widzę, ile film nagrywam. Więc myślę, że będzie całkiem ok, wam się oglądało. Teraz filmy w lepszej jakości. Wszystko dla was, ludziska. Z pasji, oczywiście. Dobra. Ok. No, już tutaj ich rozgramiamy. Tutaj ktoś zginął. A to chyba nie ma jednostka, tylko jakiegoś mojego lorda. Ok. No to jak widzicie, bogierowie próbują jak tylko się da bronić, ale oni wiedzą, że tutaj zginą. To oni po prostu wiedzą, starałem się bronić jak tylko mogą, ale no nie mają niestety, albo stety, szans. Chyba, żeby od początku bitwy uciekali, to wtedy kilku by przeżyło. Ale czemu oni nie uciekają, to nie wiem, to już jest taka zagadka. Widzę, że mój skill w ładaniu mieczem w Matem Ledzie troszeczkę pogorszył się. O. No niedobrze. Coś tutaj nie trafiam tak jak powinienem. O, patrzcie, gościu jeździ na osiołku. W zimie. To jest dopiero hardcore. Coś osiołaj w ogóle? Coś pół osiołkowatego i pół konnego. No, widać, że tutaj to są Rumuny i robią testy na zwierzętach. Widzicie, zmieszali osiołka z koniem. Ja nie wiem, co za ludzie. Okej, dobra. Widzę, że to już chłopki są. Sama rezerwa im pozostała. Okej. Dobra. Ja też są tak nisko poziomy jednostki, że mogę zejść z konia i ich powybijać. I w sumie, co tak zrobię? Będzie mi łatwiej ich zabić. Szybciej, łatwiej i będzie spoko. Uuu, brawo Weiser. Jak widzicie, Weiser jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Ale spokojnie, damy sobie radę. A tego nie przyjdziemy, nie wiedziałem, że oni jeszcze będą mieli jeden spawn. No cóż, człowiek się uczy całe życie na błędach. Ale krew z nich leci. Bardzo, proszę bardzo, w szybkim tempie ich zabiliśmy. Tutaj kilku ucieka, ale mamy łuk, więc... Dobra. Okej. No i teraz, o, weźmiemy... Nie, to jest koń, dobra. Siędziemy na ich konika i powybijamy niedobitki. O, chyba raczej nie zdążę. No cóż, no cóż, no cóż. Nie ma szans. No ale dobra. Przynajmniej bitwa wygrałem. Dobra, zaraz zobaczymy na statystyki, jak tutaj wygląda sprawa. Czy mamy jakieś duże straty? Nie, tutaj u nas nikt nie zginął. Wśród sojuszników też nie są jakoś szczególnie wielkie straty. I myślę, że jest okej. Przeciwnik po prostu został tutaj rozgromiony. W trimiga jeszcze 7 został. 997, kurczę, 7. Cholera. Te liczby. Przypadek? Nie sądzę. Dobra. Myślę, że sobie z nimi dam radę. Ja będę chciał z nimi samemu walczyć, ponieważ... No, chcę już kolejny poziom dostać. No, bo będę chciał po prostu iść w... większe poziomy... swojej postaci. W co to jeszcze, nie wiem, nie pamiętam. Być może pójdę w... Nie wiem. Szybsze poruszanie się po mapie to już nie ma sensu, ponieważ my już i tak bardzo szybko się poruszamy. Jeszcze pomyślałem, być może weźmiemy, pójdziemy w inżynierię, żebyśmy mogli szybciej budować machiny obleśnicze i żebyśmy mogli szybciej szturmować miasta, zamki, cokolwiek. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Więc będziemy musieli pójść w troszeczkę punktów inteligencji. Będziemy musieli zmądrzeć, co... No w prawdziwym życiu, w moim przypadku nie jest to możliwe, ale jak widzicie, w grze jest to bardzo możliwe, więc cieszę się z tego powodu. Przynajmniej w grze mogę być mądry. O, nie, gościu, nie. Nie, uciekniesz mi. God damn it. Fuck. No patrzcie, zaraz pierdzieli. No i dupa. O mój Boże. Dobra, o wow, zabili. Zabrali mi fraga. Niedobrze. O wow, jest 9 minuta, a tu już mój głos nie wydala. Widzicie, ludziska, jak ja się dla was poświęcam, to proszę dużo lajków. I ogólnie baćcie za mój głupkowaty humor, no cóż. Jakoś tak dzisiaj mam dobry humor. O, i mogę mieć suche żarty i ogólnie poziom tego odcinka może zejść do poniżej przeciętnego. Ale... No cóż. Musicie to jakoś wytrwać. A jak nie wytrwacie, to możecie film wyłączyć zawsze. I będzie okej. Dobra, kilka osób nam osłabało, więc tutaj musimy uszkodzić nasze jednostki, żeby... dawały sobie radę w bitwach. Okej. Zamek Slesk. Nadchodzimy.
Tutaj garnizon jest spory. Znaczy byłby niski, gdyby nie te jednostki, które siedzą też w tym zamku. 180, około 300, ponad 300 jednostek tutaj siedzi. Dobra, no musimy dać radę w takim razie. Ponad 300 jednostek, okej, okay, na szczęście tutaj trzeba drobiny wbudować. Więc zróbmy to. Deklaracja wojny. Kargici się biją z Ranitami. Okej, okay, naszą korzyść, bo z Kargitami chyba się bijemy, o ile pamiętam. Wieczór. No to nie będę was tutaj ludziska... Nie będę waszego wzroku nadwyrężał, bo w nocy jest kiepska widoczność i nie będziecie wszystkiego widzieć. Jak... No tutaj się dzieje po prostu na polu bitwy, okej. Okay. Dobra, prowadzimy już w takim razie żołnierzy do szturmu. Okej, okay, F1, F3, lecimy panowie, go, musimy to jak najszybciej zająć. Dobra, tutaj jest lalominkę, musimy się poruszać, żeby na nas przeciwnik nie mógł trafić. Dobra, okej, okay. Zdaję to egzamin, całkiem spoko. Dobra, ja pierwszy nie będę na razie las, nie ma takiej opcji. Na razie powybijamy uczników. Z tego względu, że po prostu nie chcę, żeby mnie tam oni wystrzelali, żeby nie stracił życie. Jakby mnie zabili, to by była porażka. Okej. Okay. Dobra, zaraz poginą. No im szybciej zabijają tych uczników, tym lepiej dla nas, bo po prostu... No będziemy mieli mniejsze straty w ten sposób. No bo jakby nie patrzeć, moi lordowie nie mają jakoś bardzo szkolonych jednostek i nie mają oni potężnych pancerzy, więc... Szkoda by było, żeśmy te jednostki potracili. Kurde, uchylił się. Dobra, ale jego kolega dostał. No i dobra, o tutaj. Patrzcie, dwóch zabiliśmy, doszło trzech. Okej. I okej, dobra, świetnie. Dobra, jeszcze tam zostało. Okej, raz oberwał. I drugi raz unik zrobił. God damn it. No nie wierzę. Okej, dobra, w końcu. Za trzecim razem. Dobra. No i tego raczej nie ma szans sięgnąć chyba. Chociaż... Dostał, ale jaja. O, zabiliśmy go. Jakim cudem to nie wiem, ale... No w sumie dobra, wiem, jesteśmy elfem, tak. Pochodzimy z rasy elfickiej, a przecież... Elfowie to są mistrzowie w strzelaniu łuków. Z łuku. O mój Boże, bacie się jąkam po prostu, to chyba przez tą chorobę. Dobra panowie, szybko wbijamy na zamek i... I niszczymy plugastwo, jakie tutaj siedzi. Okej, z lewej strony widzę, że nikogo nie ma. Doszły nasze jednostki. Czyli tutaj oni nas ładnie wyrzynają. Ho! No to ci ciekawostka. Dobra, to ja się tutaj za komin chowam. I napierdzielamy w nich w takim razie. Trzeba jak najmniejsze straty tutaj mieć. No bo musimy pamiętać jeszcze, że będziemy zdobywać inne prowincje w tym odcinku, a przecież... Im mniejsze straty, tym więcej prowincji zajmiemy w takim razie, więc trzeba. Kurde, to oczami się bronią. Niedobrze. No okej, uczników wybijemy im również. Dobra. Idzie nam całkiem okej, muszę powiedzieć. No i świetnie. Jakich rycerzy mają. No muszę powiedzieć, że garnizon naprawdę w tym miejscu jest bardzo dobry. Widzicie, bardzo dobrze mi tutaj idzie obrona. No bo nie trafiłem. Dziwne. Bardzo dobrze oni się tutaj bronią, ale widzicie, pomału przez nich się tutaj wyrzynamy i za niedługo potupanie to miejsce, kolejne należące do wagierów. Dobra, może bym tutaj tych na dole powybijał. Gościu chce mnie walnąć, więc na pewno sięgnie. Powodzenia. Jestem świętym Mikołajem. Do świętego Mikołaja się strzela. O mój Boże. Jak widzicie, strzelałem we mnie, co za chamy. Ten prostak. Dobra, dostał w czoło. Centralnie. I już nie będzie cwaniakował. No i okej. Okay. To była chyba jedna z przedostatnich fal przeciwnika. Zaraz to miejsce zamienimy. A później zostaną nam tylko jednostki przybrzeżne. Znaczy, Boże, jednostki. O mój Boże, Weiser. Ty po prostu jesteś mistrzem. Miasta przybrzeżne. Dobra, w kolano.
Ja po prostu jest komiczne. Oni myślą, że mnie sięgną. Nie wiem. Chyba coś oni tutaj ćpali, wiecie? Coś tak mi się wydaje. O, wow. Okej, wycofujemy się. Skąd? Tutaj są. Dobra. Okej. No i proszę bardzo, ucznictwo nam wzrosło do 354 poziomu, widzicie? Tyle my już mamy odcinków z tej serii nagrane. 50 odcinków, wyobrażacie sobie? Holy shit, to jest naprawdę bardzo dużo. Ale no oczywiście nic nie pobije podstawowego Momentum Leader Moment, kiedy nagrywałem. No wyszło nam ponad chyba 120 odcinków, więc to jest wynik naprawdę imponujący. Ale 50 odcinków też nie jest mało. Zwłaszcza, że te odcinki nie były jakoś krótkie. No to co, teraz pytanie. Dobra, schodzimy, fuck it. Nie, nie łuk, Weiser. Chłopie, opanuj się. Już chyba mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych spamów, bo jeżeli będzie, to jest szansa, że zginiemy. Bo raczej... O, mój Boże, Weiser, giniesz, chłopie. Giniemy. Teraz spróbujemy z tego jakoś wybrnąć. Nie wiem, czy mi się uda. Nie, ale postaramy się. Dobra. O, tutaj, gdyby nie ci ucznicy, to by nam się może i udało. Chyba się tutaj schowamy jakoś. Chociaż przyparcie do muru też nie jest jakoś szczególnie rozsądne. Cholera. O, czekajcie. Dobra, uda nam się. Ha! Ten skill. Ten skill. Dobra. No ledwo, bo ledwo, ale to jestem spodobany, że mamy po prostu naszą postać tak wysoko poziomową, że... No, że to dla nas jest po prostu... lajcik, tak? Dobra, ostatnia strzała. Oby ona była szczęśliwa. Jest, zabiliśmy. Okej, to wiecie co, może ja się teraz szczególnie jakoś bardzo nie będę zbliżał. Chociaż patrzcie, nie Weiser, strzał się nie kopie, Weiser. Podniósł te strzały i bym jeszcze troszeczkę o nich postrzelał sobie stąd. Bo po co się zbliżać do nich, skoro mogę z odległości ich zabić. No ile oni w ogóle tutaj we mnie... U, wow, to jest dużo fal. Jeszcze. Przeciwnik cały czas nadciąga i nadciąga. Ale widzę, że to nie są jakoś wysokiej klasy strzały. Ale jak będziemy salić headshoty, to zabijemy ich za jednym razem. Dobra. Cały czas headshoty wpadają. Okej. No i dobra, jakoś nam to idzie. Dobra, to chyba, mam nadzieję, że to była ostatnia fala. Chyba to już była ostatnia. Przynajmniej miałem taką nadzieję, bo... No, jak widzicie, straty przy tym obleżeniu mamy dość spore i to jest właśnie niefajne. A co ten gościu robi, to jest dla mnie niewiadoma rzecz. No, ale cóż, no może utożsamia się z zawodem tynkarza, murarza. Cholera go wie. Być może jego marzeniem było... budowanie zamków, bycie architektem. Jak widzicie, musiał iść na wojnę i zginął, hop. No, zginął. Może ja podziękuję. Ja podziękuję, pobłogosławiony. Ja widzę, że tutaj tak łatwo to nie pójdzie. O mój Boże, muszę się wychylić. Muszę powiedzieć, że przeciwnik w tym modzie jest bardzo inteligentny. Bo co jak co, ale... przewidział to, że musimy się na niego tak czy inaczej wychylić. Prawda, on nas nie trafia. Zresztą widzicie, mamy taki pancerz, że nawet nas nie przebija. Zero obrażeń, ale... jest dość sprytny. A, ja zostałem sam! O, to super, widzę, że oblężenie się powiodło. Ho, ho, ho. Nie no, sam jeszcze nie zostałem, ale patrzcie, jak mało jest moich jednostek. Jak my to oblężenie zdupimy, to po prostu ja się tutaj, nie wiem, pochlastam. Bo to będzie naprawdę coś dziwnego, przecież my mamy taką przewagę, że my powinniśmy ich tutaj za innym razem wykosić, a jak widzicie, jakoś sobie tutaj rady nie dajemy. Najgorsze jest to, że już nie mam po prostu strzału. I nie mam jak tutaj przeciwnika strzeliwać, wiecie? Bo tak to już wszystko spoko, ale... A cóż, są problemy pewne. Też myślałem, żeby czasem... Przecież nie, to by nam się nie udało. O. Dobra, nieważne, nieważne. Czekaj, tutaj robimy teraz takiego asasyna, patrzcie Luiska. Tutaj będzie asasyn profesjonalny. Dobra, jednak nie będzie, no bo niewidzialne ściany są. God damn it, girl. Czekajcie, tutaj. Bang! Yo! Proszę bardzo. Gdybym miał teraz tutaj strzały, no to bym ich tutaj mógł całkiem ładnie wyrżnąć.
Dobra, przebijamy się, okej, wow, uda nam się to zająć, ale... No widzicie, po ilu trudnościach i po mękach, jakich nam się udało to zająć. No nie było to łatwe, ja tutaj mam mało życia, więc jeszcze tak nie będę szarżował. Okej, dobra, teraz moje lecą, to ja też nadciągam. Marek Popierdek, zapraszam. Dobra, no to teraz możemy się bawić. Tutaj przy moich czuję się już bezpiecznie. No i super, GG panowie. GG. Tutaj trzeba kopala w dupala na szczęście. O, proszę bardzo. Uskuteczniliśmy taką metodę zwycięstwa. No okej, okay. Nie, w sumie jakieś straty wielkie nie są, tylko dwóch u mnie zginęło. No, dużo większe są straty u moich ludzi, ale spoko. Nie jest najgorzej. Nie, no to ten zamek oczywiście był bardzo dobrze broniony. Bo jednak jeszcze uchowali się strażnicy w samym zamku. No okej. Czy jak widzicie, to była z ich bardziej... ważna dla nich, tak, bardziej z ważnych zamków dla wagierów. No ale jak widzicie, właśnie to stracili, więc w sumie mi się to podoba. Przezywasz mnie od psa, no to w takim razie jesteś bardzo niemiły. Idziesz do niewoli. Dobra, oczywiście tych więźniów weźmiemy, damy ich do garnizonu. Jakoś wiele ich tutaj nie będzie, ale zawsze coś. Okej. Wiesz, czego ja się jeszcze obawiam podczas nagrywania tego odcinka, że nie starczy mi miejsca na dysku. O, to też może być dość spory problem. Oby wszystko było okej, ale... No nie wiem. Dobra, okej. O, ponad 300 ludzi nam się zbiera z tymi więźniami. Ale i tak wszyscy wędrują do garnizonu. No muszę wam powiedzieć, że tutaj jednostki jako więźniów mieli dość wysoko poziomowe. No całkiem spoko, że będą dobrze tutaj nam bronić naszego zamku. Nasz nowy zamek. Ja w ogóle patrzę, jaki w tym modzie jest problem z morelami. Po prostu... Przeprowadziliśmy dwie potężne bitwy w tym odcinku, a morale mamy przeciętne. To jest coś niesamowitego. Dobra, naklikaliśmy się dość sporo. Okej, raczej tutaj przedmiotów nie ma wartościowych, bardziej od moich, więc w sumie możemy to... możemy nic nie brać. Dobra, nic tutaj nie będziemy żadnych łupów brać. To miejsce ma być dość bogate. Dobra, no to cóż, w takim razie weźmy tutaj... Dajmy ten cały garnizon. Tutaj nasi Prisoner Squire awansowali. Okej. Niech będzie wartownik. No i dobra. Rozdajemy. Okej, w tym miejscu też tak będę chciał mieć 100-150 ludzi. Coś koło tego. I wiecie co, chyba nam w takim razie nie starczy ludzi do ataku na następną prowincję. Więc będziemy musieli zaraz się cofnąć do zamku Chelbeck. Stamtąd wziąć nasze jednostki. No i dalej ruszyć do ataku. No, tak trzeba będzie zrobić. Przydałoby się. O Jezus. O mój Boże. Jestem strasznie nierozgarnięty dzisiaj. Okej, to jest dużo klikania. To jest po prostu tyle klikania, że... masakra jakaś. Okej, ale patrz, jak nam się tutaj tygodniowe koszty zmieszają. Okej. Dobra, i zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli ludzi z samych tych więźniów. I wtedy osądzimy, ile mamy dać z naszych głównych jednostek. Osób. Do garnizonu. Okej, ile tutaj w takim... Nie to... O mój Boże! Zdrajcy! No i patrzcie, jacy zdrajcy, no goddammit. Czekajcie, mi się ta kamera strasznie tutaj... miesza, okej. Dobra. Tutaj. 66, no to tak plus, minus musimy jeszcze dać... 80 jednostek, okej. 80 jednostek plus, minus. No tych na pewno nie będę dodawał, weźmiemy tutaj damy kawalerię Prizno. I tych w sumie.
Okej, okay. Nie, to jeszcze nam starczy na jedno oblężenie. 113, nie, to może nie. Dobra. Do tych damy. 165. Jeszcze jedno oblężenie nam starczy. I wtedy pójdziemy do zamku Czelbek. To w takim razie czekajcie, Riwaczek nie będziemy atakować, bo Riwaczek... No tak, ogólnie miasta Wagierów są dość dobrze bronione. Zamki są wiele słabiej bronione, więc ruszymy na zamek, bo mamy teraz małą armię. I wtedy pójdziemy po posiłki i... dobrze, kto to? Marnit, jestem z ciebie dumny. W mocnym ledzie pod sobą byłeś wieśniakiem i kupskiem tak zwanym, ale w tym modzie jesteś bardzo dobry. No i pójdziemy po uzupełnienia i z uzupełnieniami... Goddammit. Polski język, trudny język. Przyjdziemy i zniszczymy Riwaczek. A raczej przejmiemy. No, patrzcie, jaki Marnit jest odważny. Patrzcie, zatkało od razu gościa, który ma o wiele więcej ludzi od niego. Dobrze, panie Marnit. Czemu tylko my? O mój Boże, patrzcie, moi lordowie się do mnie dołączyli. Jest... wyrównana walka. Jak ja będę miał duże straty, to się wkurzę. Jeszcze jest taki minus tego, że mam mało życia i wiele w tej bitwie raczej nie zrobię. O mój Boże. No niedobrze. Wiesz co, chyba mi się miecz stępił, bo z takim rozpędem zadałem tylko 67 obrażeń dla konia. A ten koń jakoś szczególnie nie był mocno pancerzony. Coś z tym mieczem jest nie tak. No patrzcie, 92 obrażenia. Przy tej prędkości... Na początku, kiedy ten miecz był nowy, zadawałem 150 obrażeń, najmniej. To jest coś dziwnego. To jest coś dziwne. O, dobra, teraz 233. Okej, okay, chyba nam się miecz naprawia. Auto naprawa, tak zwane. Dobra. O, teraz ładne obrażenie. Nie, ja to jestem spodziewany tutaj. Mają dość wysoko poziom jednostki i dość dobre pancerze mają. Tutaj są moi w potrzebie. Trzeba im pomóc. Trzeba jak najszybciej pomóc. 5 na 2. Panowie, gdzie tu sprawiedliwość? Gdzie tu sprawiedliwość z waszej strony? Co za chamy niewdzięczne. Dobra. Ten z łuku strzela z takiej odległości, jeszcze nie trafił. O mój Boże, co za... co za typ. Co było dość dziwne. No okej. No i świetnie. 396 obrażeń. No to już jest całkiem zacny wynik. Chociaż rekord chyba był, jak zadaliśmy kiedyś tam 600 obrażeń ponad. To był nasz rekord. Dobra. Okej, doszło wsparcie. I oczywiście koło mnie musieli się wrogie zesprawnić. Wow, no po prostu dziękuję ci, gro. Jesteś tak miła jak cholera. No dobra. Okej. I bęk. 0 obrażeń. Czy to jest piękny wynik? To jest wspaniały wynik. O mój Boże, chciałem mojego skrzywdzić. I nie było to celowe zagranie. Ale jednak przypadkowo bym go skrzywdził, gdyby tutaj były włączone obrażenia dla przyjaciół. Okej. Pięknie ścięty. O nie, nie, panowie. O nie, nie. Goddammit. Nie zabijajcie mi go. Ja tu muszę mieć jednostki do zajęcia kolejnego waszego zamku. To już mi strasznie, ale... tak jest życie w Motobladzie. Życie w Motobladzie nie jest łatwe, muszę powiedzieć. Dobra. No okej, okay, świetnie. Dobra, bierzemy łuk. Atak! Bęk! Nie. Nie wyszło mi to. Nie wyszło mi to jednym słowem. Patrzcie, jak mnie blokują. Co za chamy. Zemsta. Haha. Dobra. Oba, wiecie co? Mi się wydaje, że ja mam tragiczny głos i przez to mi się źle filmy nagrywa. Mi się wydaje, że ja mam po prostu tragiczny głos. Ej, ej, ej. Patrzcie, strzelał do mnie. O, bronił się. No ładnie, ładnie. Tak, ktoś mnie goni z włócznią.
Trzeba to pomścić. Ha. Nikt nie będzie podnosił ręki na króla Vysera. Jego potężne Elfperium mści się na ofiarach sprzed 200 lat. Naprawdę? Dobra. Okej. I... O, wow, super. Po prostu to był piękny cios. No, bronią się ładnie, trzeba im przyznać. No i doszło wsparcie. O nie! O, uhuhu. O, widzę, że tutaj życia nie mam za wiele. O. Trzeba mieć się na baczności. Tutaj jeden potężny cios i... Vyser zostaje ogłuszony i upada ze swojego wilka, którego ujeżdża. A tego byśmy raczej chyba nie chcieli. Cóż, szczerze mówiąc, to ja wolę walczyć niż być obserwatorem na polu bitwy. Chyba wszyscy tak by chcieli. Dobra. Kolejna ofiara tej wojny, tej walki. Właśnie runęła na ziemię. No i dobra, zostały same niedobitki. O, Rudy! Jak Rudy mógł tak długo przeżyć w tej bitwie? O mój Boże, to jest niedobre. O, musi zginąć, szybko. Okej, okay, dobra. Uff. Dobra, nie dotrwał do końca bitwy, naprawiliśmy. Chociaż kto... cholera wie. Bo tutaj jak widzicie... Większość jednostek wogierskich ma hełmy. A kto wie, czy co drugi żołnierz wagierski nie ma czasem, nie jest rudy. To jest dość spora rozkmina, muszę powiedzieć. Dobra. O kurde, ja tam widziałem, że straty miałem chyba spore. Ho. A to niedobrze. Dobra, to już z moimi ich zabijemy, żebyśmy czas nie tracili i żeby nie pouciekali. Wow, prawie zginąłem od tej jego lancy. Dobra. Okej, okay, świetnie. No i super. Dobra, bitwa zaciężona. Zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, Marni się cieszy, że go uratowaliśmy. Będzie mógł z powrotem wrócić na swoją farmę. Proszę bardzo, i relacje poprawione. Ha. No i dobra. O, wow, wysokie morale po 3 bitwach. No, super, gro. Jesteś naprawdę bardzo miła. Okej, okay, 177. Nie, dobra, jest spoko. Nie jest najgorzej. Możemy dalej ruszać na atak. Najlepsze jest to, że teraz podczas szturmowania zamku Nelak, to nam się życie zregeneruje, bo mamy no prawie na maksymalnym poziomie medycyny, więc jest okej. Okay. O, i tutaj chyba będzie mieli kolejną walkę. No i kolega nie ucieknie, ale tutaj już poczekamy ich lordów. Dobra, wezmę ich. No bo będziemy mieli w końcu więcej ludzi w garnizonie. Dobra, niech... Kurde, ale są moi powolni. Tutaj szybko dojdą. No patrzcie, nikt tu nie dojdzie. O, dobra, dołączyli się, świetnie. Okej, okay, no... Nie wszyscy się dołączyli, ale jednak większość tak. Dobra, walka w lesie tym razem. No... Konica będzie miała się na czym blokować. No, widzę, że tutaj niektórzy mają stroje w mućki. O mój Boże! O mój najświętszy Jezu, co tu się dzieje? No już na początku bitwy dostałem poważny wpierdziel i... zaraz ginę, i to mi się nie podoba. Na szczęście przeciwnik jest tak głupi, że poblokuje się o te drzewa, więc... No właśnie. Chociaż też się zablokowałem. A, niewidzialną ścianę, no to wiele wyjaśnia. Chłopie, weź mnie tutaj odblokuj. O mój Boże! Wow, ile mam życia, dobra, ja sam spierdzielam. Ja się w to nie bawię. Nie. Wycofuję się. Tak, to ja się bawić nie będę. Ko otrzyma 5 obrażeń. Obrażę. To po prostu jest piękne, że nie ma znaków polskich w tym spolszczeniu. O mój Boże, nie. Oni są sprytni. Oni są naprawdę sprytni. Prawie zginąłem, gdyby nie mój potężny pancerz.
W ogóle zawsze, pamiętam jak na początku gry, na początku mojej zabawy z Tomb Raiderem pod stołem, zawsze mnie śmieszyło jak żołnierze spadali z tych koniów, bo animacja nie została poprawiona, ani nie zmieniona od podstawowego na Tomb Raider. I zawsze mnie to śmieszyło jakby, jak żule upadają. Nie wiem. Kojarzy mi się to jakby żół się przewracał, nie wiem czemu ja mam tylko, czy ja mam tylko takie skojarzenia. Ale tak mi się kojarzy z tym, że oni spadają z tych koni jakby byli pijani co najmniej. No jakby byli żulami. Dobra, o to ci co mnie chcieli chyba zabić. Zemsta. I proszę bardzo, 42 poziom. Awans na poziom 42. Fuck yes, w końcu, wow. No już od bardzo długiego czasu nie awansowaliśmy. No ale jak wiecie bądź i nie wiecie, z każdym poziomem coraz dłużej wbijamy level. Chyba musimy coraz więcej oświadczenia zbierać. Valahir Thrall zginął z naszej ręki. Ja mam tylko nadzieję, że żadna strzała myłkowa we mnie nie trafi i nie zginę. O, tutaj już widzę, że leci salwa na mnie. Panie, o mój Boże, ja przez mojego zginę zaraz. O, dobrze się wycofali. Okej, czyli jak widzicie, tutaj przeciwnik ma dość niskie już morale. Ucieka z pola bitwy. Ja no, w krzakach się bijemy w lesie. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Koniu, mógłbyś mnie nie blokować? Odszedł do lepszego świata. Dobra, świetnie. No, nie, muszę powiedzieć, że naprawdę z wagierami jest trudna wojna. Naprawdę wagierowie są dość wymagającym przeciwnikiem, bo naprawdę ciężko mi się z nimi walczy. Spore straty obrywamy w bitwach, może nie ja, ale moi lordowie dość spore straty obrywają. I naprawdę bronią się dobrze, zarówno na polach bitwy, jak i na właśnie... jak i w zamkach. Naprawdę wagierowie są dość trudnym przeciwnikiem, muszę powiedzieć. Okej. Dobra, zostały same niedobitki. No to trzeba zrobić salwę uczniczą zwycięstwa naszego. Strona słońca. Gdzieś jeszcze jeden jest jego mość. Tutaj. No i świetnie, zwycięstwo. GG panowie. Easy. Dobra, 15. Okej, okay, panowie, no to szybko, atakujemy ich. Co ja zrobiłem? Ja pierdziutam, co ja narobiłem? Aha, bo ja miałem tak mało życia, że tylko z automata mogłem. Nie no, 15 wrogów, nas było ponad 300 i 5 moich zginęło. A tu gdzieś... Jezus Maria. Nie no, tutaj widzę, że system... Jak mało jednostek mam. System po prostu walki automatycznej w tej grze jest się jak w Medavilu. No cóż. Okej, okay, przynajmniej bardzo wysokie morale mamy. Dobra, tak czy inaczej dalej ich atakujemy. Niech tutaj moi podejdą jak najszybciej. No, samemu to chyba byśmy tego nie zajęli. Nie zajęli, jakbym samemu to atakował. Dobra, drabinę. A czekajcie, czekajcie. A to już po bitwie. To już po bitwie rozdamy sobie level. Okej, 39 minut nagrywamy. Dobra, jednak nie po bitwie. Werchek mi oblegają. O mój Boże, tak daleko? No to niedobrze. No to w sumie teraz rozdamy. Czekajcie, no to zobaczmy. 42 level. Wow. No to już wiecie co, chyba do końca naszej serii nie awansujemy na wyższy poziom. To jest maksimum nasze. Chociaż i tak jestem pełen podziwu, bo niektórzy ludzie mają po 60 levele. Oj, tacy to musieli wbijać. Oczywiście bez cheatów. Bo jeżeli z cheatami, to żadne osiągnięcie. Dobra, zobaczmy co ja bym mógł tutaj iść. W przywództwo nie opłaca się iść, bo mogę mieć ponad 600 ludzi, a i tak nigdy nie mam maksymalnej tej ilości zapełnionej. Badania bronią również nie, szkolenie nie bardzo. Medycyna jest na wysokim poziomie. Wiecie co? Chyba pójdę w inżynierię. Mam zerowy poziom. Inżynieria potrzebuje inteligencji. Dobra, lecimy w to. I dwa punkciki. Spoko. I pójdziemy w tą broń drzewcową. Okej, okay, dobra. To w takim razie, panowie... Wszyscy... Przerywamy oblężenie i lecimy na obronę Werchek.
No jak już widzicie, tutaj muszę powiedzieć, że Wagierowie starają się walczyć jak tylko mogą. Jak widzicie, oni nam cały czas życie uprzykrzają. Jak nie, plądrują nam wiosek, bo chcą nam osłabić właśnie gospodarkę naszą, no to jak widzicie, atakują nam nasze miasta i naprawdę oni się bronią jak tylko mogą. A jak widzicie, już walczymy z nimi przez bardzo długi okres czasu. Zajęliśmy im większość ziem, więc dochody mają praktycznie zerowe, a oni dalej mają pieniądze na wojsko, więc jak widzicie, oni tutaj naprawdę ładne zapasy finansowe mieli. No chyba on mnie tylko atakuje, wiecie? O nie, jest największa kampania. No i patrzcie, oni dalej mają siły na atakowanie. Ho. Co tu się stało, to ja nie mam pojęcia. Gdzie są moi ludzie? Panowie, szybciej, co wy tacy zmuleni? Zmuleni to nie są nieźle. Dobra, rozdzielałem się. Ich błąd. Okej, no teraz się dołączyli. Świetnie. O, no i teraz będzie bitka całkiem okej. Przy zachodzie słońca. Bitwa o krusne pozycje. Kto to wygra? Potężne Elfperium Weissera, czy też i Wagierowie? No, raczej my. O mój Boże, znowu zażywiłem. Dobra, teraz przynajmniej mamy pełne życie, więc możemy tutaj coś porobić w tej bitwie. Bang. No, mają tutaj huskarli nordyckich. No, całkiem spoko. Oczywiście wszyscy we mnie strzelają. Ja nie wiem. Mojego wilka. W dupę mu strzelili. O nie, nie. Tak się bawić nie będziemy. Wkurzyliście Weissera. Gincie wszyscy. Wszyscy ginąć. No jakoś szczególnie ta szarża mi nie wyszła na moją korzyść. Wow, to bolało. Nie, tutaj trzeba ich troszeczkę z odległości wystrzelać. Jak zombiaki normalnie idą do nas. No, całkiem skuteczna taktyka. Strzelać i kiedy podają, to się oddalić. W jakiejś grze takie noski robiły, wiecie? Że strzelały. W jakiejś grze strategicznej to było. Że z podobnej chyba do Medowilla, że strzelały i kiedy piechota do nich podchodziła, to oni uciekali. W jakiejś grze strategicznej tak było. Co mi się kojarzy? Kiedyś jak byłem mniejszy, to grałem w nią. Ha. Chociaż w sumie to jest... O mój Boże, chyba go nie wyratuję. No nie ma szans. Chociaż chłop się trzyma. O, no i zabili mi go. A to tak wysoko po się moja jednostka była. No cóż. Smutek. Wow, już 43 minuty nagramy. Patrzcie, jak ten czas leci. O mój Boże. To jest... naprawdę... dziwne. No naprawdę, jeżeli się gra w gry i się dobrze bawi przy tych grach, bo to jest najważniejsze, no to czas leci niemiłosiernie. Ja ostatnio muszę powiedzieć, że grałem sobie w gierkę pod tytułem Hard West. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest za gra. Jest to gra strategiczna, turowa, osadzona w Westernie. I... to jest gra dość psychodeliczna, muszę powiedzieć, bo co tam się dzieje, to naprawdę... woła o pomstę do nieba. Znaczy, z niebem to nie ma nic wspólnego, bo tam raczej... jesteśmy gościem, który został zabity przez kowbojów. Tak pokrótce opowiem, o co tam chodzi. Został zabity przez kowbojów i sprzedaliśmy swoją duszę dla diabła w zamian za to, żebyśmy mogli się zemścić. I w takim razie ożywamy, jesteśmy żywym trupem, ale jesteśmy o wiele potężniejszym teraz gościem. No i co tylko spotka na swojej drodze, to wybijamy to, zabijamy, plądrujemy wioski, spalamy, zabijamy mieszkańców niewinnych. I ja się przy tej grze tak dobrze bawiłem, że... zacząłem nią sobie grać chyba od rana, o godzinie 9, zjadłem sobie śniadanie, wypiłem ciepłą herbatkę i tak sobie myślę, ach cholera, zagram sobie w Hard Westa. Ściągnąłem sobie tą gierkę przez Steama, chciałem ją wytestować. No i tak się zagrałem, że skończyłem grę o godzinie 16, a myślałem, że grałem w nią 2 godziny. Dosłownie myślałem, że grałem w tą grę górę 2 godziny. I tak wychodzę z tej gry, patrzę na pasek systemowy Windows, godzina 16.07.
No i muszę powiedzieć, że naprawdę, jeżeli jest jakaś gra, przy której dobrze się bawimy, to czas leci nieubłaganie szybko i na to trzeba uważać. Ja jestem doskonałym przykładem tego, że po prostu czas w grach leci bardzo szybko. Dobra, ale teraz skupmy się na polu bitwy. Jak widzicie, już tutaj prawie wszystkich wybiliśmy. No i tak, jeszcze widzę, że w tym odcinku zajmiemy zamek Nelak i to będzie na tyle z naszego odcinka specjalowego, który trwa ponad godzinę. Tak jest! Fuck yes. Tak jest, fuck yes. Dobra, niech zabiją tą ostatnią jednostkę. Gdzie ona jest? A tu spierdziela akrobata jeden. God damn it. Haha! Trudność strzału 1-0. No, to było zaawansowane strzelanie. No i zabili go przy granicy, świetnie. Nie zdążył uciec. Okej, dobra. Dobra, 84 jest jeszcze zostało, okej. No to lecimy, panowie. Bęk. I bęk. I bęk. Dobra, prawie pełne życie. Możemy się troszeczkę poświęcić i powalczyć z nimi w samym centrum walki. Bitwy raczej. Okej. No i proszę bardzo, pan ma łaciaty strój. Czemu tak zrobił? Nie wiem. No może jest zoofilem, może lubi macać bykom worek. Cholera go wie. Znaczy, no tego w sumie się już nigdy nie dowiemy, bo właśnie nie żyje. Chyba że zaprzeda swoją duszę. No to wtedy powróci o wiele silniejszy z zemstą. Wyeliminowanie mnie. Dobra, widzę, że doszło kolejne wsparcie. Chyba, tak, doszło. Więc lecimy. No, poukrywali się w tych choinkach. I ciężko z kubańców dostrzec, patrzcie. Okej. Kurczę, nie mam co komentować tych bitw, muszę powiedzieć. Po prostu nie ma co tutaj komentować, to jest wygrana 100%owa. Muszę powiedzieć, że dzisiaj Majsterowi się nudziło, tak właśnie, kiedy skończyłem grać w Hardvesta. No to mądry Weiser postanowił wyjść na dwór i na drodze odpalić petardę. Była dość całkiem sporych rozmiarów, większa od mojej ręki. Mądry Weiser odpalił ją koło samochodu. Co się stało? Łączyły się alarmy w chyba 8 samochodach. No i ludzie przyszli pod mój dom. Oczywiście mądry Weiser włączył specjalnie głośną muzykę. Mnie nie obchodzi, że jest teraz post. Co mnie post obchodzi? I udawałem, że ich nie słyszę. I poszli sobie. No co zrobić? A na podwórku nie weszli, mam psa. Jak widzicie, inteligencja Weissera jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Muszę powiedzieć, ja naprawdę jestem bardzo mądrym człowiekiem. No cóż. No cóż. Okej, dobra, bierzemy tych oczywiście więźniów. Okej. Znaczy, no tak, w sumie to byli uratowani więźniowie. A tutaj mamy pojmanych więźniów, których zabraliśmy do niewoli podczas walki teraz. Dobra, no to co, jeszcze, chociaż nie zdążyły w tym odcinku zająć zamku Nelak. Nie ma szans. Samo dojście posła troszeczkę minut. Dobra, pójdziemy pod Hwerhek, bo oni tutaj właśnie, jak widzicie, jeszcze nie skończyli. Nie, to w sumie nie była jednostka bagierów. Rozejm z... What? Przecież ja się biję z bagierami. Coś nie halo jest w tym grę, muszę powiedzieć. Coś nie halo jest tutaj. Dobra, chwilę poczekamy, czy oni tutaj zaraz przyjdą. Jeżeli nie, no to... Nie, przerwali chyba. Tak, przerwali. No to lecimy na zamek Nelak. Może nam się uda. Chyba, że zaraz znowu nas zaatakują. Werhek, to było niefajne. Dobra, kolejni nowi lordowie się nas przyłączają. Albo ci sami, tylko poszli sobie jednostkę szkolić.
i uzupełnić. To jest w sumie możliwe. Patrzcie, ham jeden. Kto to jest? Nizar. Co za ćpun jeden. Ned nie pomoże swojemu królowi. Dobra. Nie, może zdążymy, wiecie? Może chyba... Chyba zdążymy, tak. Zdążymy w tym odcinku chyba jeszcze zająć Nelak. Tylko musimy poczekać do... Do rana w sumie. Czekajcie, tutaj jest garnizon. No okej, dam radę. Damy radę, spokojnie. Jeszcze drabiny trzeba. No i teraz tylko 7 godzin budowania drabin trzeba. Świetnie. O, jakbyśmy mieli tak wymaksowany poziom inżynierii, to muszę powiedzieć, że... Naprawdę... Byśmy szybko mogli budować wieże mlecznicze i byśmy szybko prowadzili ataki. I to by było spoko, wtedy przeciwnik nie miałby czasu zareagować. I nie miałby czasu zupełnie swoich jednostek. A tak to budowa wieży mleczniczej troszeczkę trwa, no i przeciwnik w ten sposób może właśnie... sobie siły zorganizować w tym samym czasie. Dobra, robimy tutaj oczywiście uniki. Podejdziemy pod zamek i zaraz będziemy wystrzeliwać ich. Jak kaczki. Przed chwilą zostałem trafiony, bardzo mi się to nie podoba. Ty gnoju, ty do mnie strzelasz? Z czym do ludzi, chłopie? I bęk w tą łepetynę. Wow, strzela mu w łeb, a dostaje w tarczę. To jest czarna magia. Mam nadzieję, że w Matrix Blade dwójce tego nie będzie. Ostatnio w ogóle wszedłem na oficjalną stronę twórcy Matrix Blade dwójki. Oj, i muszę powiedzieć, że grafika będzie taka piękna w tej grze, naprawdę. Porównując z Matrix Blade'a właśnie tego, na którym teraz gramy, do dwójki, to wow. No w sumie nie ma co się dziwić, bo Mountain Blade 2 jest chyba robiona podejrzewam na DirectX 11, może nawet już na 12, więc no, grafika będzie o wiele lepsza. Teraz nasz Mountain Blade, na którym gramy, jest na DirectX 8 i zobaczcie, grafika jak na tamte czasy i na ten jest najgorsza. Wyobraźcie sobie, jak na DirectX 12, czy tam 11, nie wiem, jak będzie w Bannerlord wyglądała grafika. To będzie coś niesamowitego. I zobaczyłem sobie zdjęcie, patrzyłem jakie oni temu udostępnili twórcy tej gry, i udostępnili zdjęcie właśnie mapy bitewnej Mountain Blade'a dwójki. No i wygląda naprawdę super. I mapa bitewna Mountain Blade'a dwójki będzie o wiele większa od tej, na której my teraz gramy. Na modzie Perizno. Będzie o wiele większa, więc wyobraźcie sobie, jaka będzie zabawa. I chyba będzie sobie, co pamiętam, 6 frakcji. 6 albo... Tak, chyba 6 frakcji będzie w Mountain Blade'a dwójce. One tam były wymienione, te frakcje, ale jakoś szczególnie nie zagłębiałem się w to. I nie pamiętam. A my tutaj nie wejdziemy. No to cóż. Pan Łuk musi ruszyć do boju. Dobra. Okej. Czy tutaj są jakieś okna? Ha. Zamknięte. No to stąd ich będziemy strzelać, wybijać. Headshot. Headshot! No, teraz już się tak przyzwyczaiłem do tych łuków, że strzelanie headshotów to nie jest dla mnie wyzwanie. Okej, tylko ja nie wiem, gdzie przeciwnik ma spawn. Bo gdzieś tutaj. Nie, gdzieś tam mają spawn. Czy oni czasem na murach nie mają? Nie wiem. Nie, gdzieś chyba na dole. Cholera. Nie, na dziedzińcu mają, okej, dobra. Są tutaj jednostki ucznicze, więc zaraz się nimi zajmiemy. Bęk! O mój Boże, ty gnoju. Dwóch na jednego, co? I tak nie dacie rady. W sumie od trzech na jednego było. Okej, no to w takim razie schodzimy na dół i będziemy walczyć dalej. Walczymy dalej. Uuu, sporo was tutaj. Jednostki się schowają z tym budynkiem, żeby nie mógł ich ostrzeliwać. To całkiem sprytni. Dobra. O mój Boże, oni tu po mnie idą. No to bijemy się, panowie. A idziesz? Idzie. Dobra, no teraz możemy postrzelać. No i proszę bardzo, jak pięknie nam tutaj doświadczenie wpada. O mój Boże, dwóch na jednego, no nie wierzę. I kogoś omyłkowo innego trafiłem, a miałem tego. Co za... Co za kretyn.
Podszedł do mnie, wyciąga miecz. Rozumiałbym, jakby od razu wyszedł z mieczem na mnie, ale... No, prędz. Chyba zamiast mózgu miał jakieś fisztacje w głowie. God damn it. No, cały czas tutaj napływ przeciwnika jest. I widzę, że to jeszcze nie są jakieś jednostki niskopoziomowe, więc tutaj jeszcze kilka ładnych fal będzie. Dobra, teraz będziemy z tej strony i zaskoczymy ich. Chociaż widzę, że tutaj większość strzał leci w tym kierunku, bo tutaj są moi i wróg strzela do nich. No, ale być może nie dostaniemy omyłkowo. God damn it, moi mnie blokują. Trzeba jakąś dogodną pozycję znaleźć. No, czy ja mogę ich od tyłu zajść? Jeżeli tak, to będzie bardzo spoko. Nie mogę. No to wchodzimy na wózek, parkour przez murek i będziemy stąd do nich strzelać. Dobra. Dobra, to my już tu wygrywamy. W sumie mogę na nich z mieczem ruszyć, bo miałem dużo życia. No cóż, tego ostatniego tym razem ja nie zabiłem. Ale cóż, zbliżamy się do końca naszego odcinka. Jeszcze 4 minuty nam zostały. W takim razie akurat weźmiemy tutaj stąd więźniów. Całkiem sporo ich tutaj było. Zorganizujemy tutaj garnizon i będziemy malutku kończyć nasz odcinek specjalowy. 50 odcinek. Całkiem ładnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem już ile nasza seria trwa. Miesięcy. Ale już chyba z pół roku nasza seria z Perizną będzie trwała, muszę powiedzieć. Chyba już z pół roku, jak nie więcej nawet. Pamiętam jak zaczynałem serię z Mountain Blade, Warbrand Perizno, jak miałem chyba... 700 subskrybentów? Chyba coś koło tylu. Wow, patrzcie jak wy mi ludziska pomagacie, jak ja wam dziękuję za to, przecież... Gdyby nie wy, to by ten kanał nie istniał praktycznie. Czy to nie jest piękne? Za co wam jeszcze bardzo raz dziękuję, że oglądacie mnie. Nie wiem, jak to jest możliwe, że oglądacie takiego gościa nudnego jak ja, ale dziękuję wam za to, dziękuję naprawdę. Jesteście niesamowici. Okej, dobra, mamy, widzę, że... jakie są wartościowe rzeczy. No, tylko jedna rzecz. Dobra, jak to do mnie należy, okej. Nic tutaj nie plądrujemy, wyślemy ich jeszcze. Dobra, jak to wygląda? Nasza frakcja jest naprawdę wielka. Jesteśmy już chyba największą frakcją. Jeszcze jak zajmiemy rywaczek, ale to w kolejnym odcinku. No to będzie naprawdę bardzo dużą frakcją. O, całkiem spoko to wygląda. Dobra, no to cóż, jeszcze tutaj rozdajemy sobie garnizon. Tylko czekajcie. Rozdajemy doświadczenie. I dopiero teraz ruszymy. Z rozdawaniem ludzi. Zamek Nelak. Niech będzie tutaj wybudowana siedziba, raczej więzienie. Okej, no to rozdajemy tutaj ludzi. Rozdajemy ludzi jak najszybciej, żebyśmy się z tym nie patyczkowali. Okej. Ale spam. No jest głupio. Mogli tutaj twórcy tego moda pomyśleć i zrobić coś takiego, żeby nam się jednostki same wybierały. No bo tak to trzeba dużo klikać i jest lipa. Chociaż jakby był jakiś klawisz skrótu, żeby wybrać te jednostki, to by nam bardzo pomogło. A tak, to lipa. No ile bandytów mieliśmy? Wow. A to bandyci mają takie maciarne stroje. Ha! No to już wiemy, że bandyci w tej grze są zoofilami. Dobra, ile tutaj ludzi w takim razie mamy? 100. Okej, to jeszcze mam kilku dostanie, widzę. No to damy troszeczkę tych. W sumie autofire. Szybciej będzie. Okej. Jeszcze 7. Jeszcze 7. No to liczymy, jakby był Sylwester. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Świętujemy! Nie. Dałem te lepsze noski już tutaj do garnisonu. Okej, 150. No to cóż, nagrywamy ponad godzinę, więc cóż, to jest piękny moment, żeśmy zakończyli odcinek specjalowy z gry pod tytułem Mountain Ridge Warband Parizno. Widzimy się w kolejnym odcinku, ja poza odcinkiem myślę, że pójdę pod zamek Czelbek, zorganizuję sobie już jakąś armię, no i widzimy się w kolejnym odcinku gotowi do ataku na zamek, a raczej na miasto Riwaczek. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć.